Witam Państwa. No zacznę od tego, że wspaniałe warunki mieliśmy dzisiaj do tego, żeby grać. Boisko bardzo dobrze przygotowane, cisza, spokój, no i widać, że wszyscy mieli ochotę na tą dzisiejszą grę. Przeciwnik bardzo dobry, bo z Ekstraklasy, tydzień przed ligą. No ale my dzisiaj, tak jak sobie założyliśmy, graliśmy sporo takim mocniejszym składem, można powiedzieć. Już nie na dwie jedenastki, już mniej rotacji i tak po prostu było w planie. No z meczu jesteśmy bardzo zadowoleni, bo powiem szczerze, że ta gra wyglądała momentami aż za dobrze, tak, bardzo dobrze. I bramki, i bardzo ładne akcje, i strzelić no, 5 bramek zespołowi, który jest w Ekstraklasie, to na pewno jest jakiś tam wyczyn i to pokazuje, że mamy bardzo mocną no, siłę naszego zespołu, szczególnie w ofensywie. No trochę mógłbym tutaj o defensywie mieć pewne zastrzeżenia, mniej więcej takie, że na przykład dwie bramki z głową straciliśmy, gdzieś tam stoperzy nie skoczyli, nasi obrońcy i tutaj napastnik akurat to wykorzystał i na tym musimy pracować, natomiast no, dzisiaj bardzo dużo pozytywów, tak? I mecz na wysokim poziomie, duża kultura gry z jednej, z drugiej strony, no ale my no, w ogóle nie odstawaliśmy, wydaje mi się, że nawet momentami byliśmy jak nierównorzędnym, to lepszym przeciwnikiem, no co potwierdził też wynik, tak? I no, to był nasz najsilniejszy sparring partner w okresie przygotowawczym, no i na jego tle bardzo dobrze wyglądaliśmy. No i myślę, że tyle. Cieszę się też, że zawodnicy wracają po kontuzji, że nowi zawodnicy, Fundambu bardzo dobrze znowu zagrał, bardzo dobre wejście miał Damian Nowa, który wszedł i strzelił 3 bramki. No tak jak mówię, jest dużo pozytywów po tym dzisiejszym meczu. Pamiętajmy, że przed nami kolejny tydzień, wyjeżdżamy na obóz, no i plany transferowe także gdzieś tutaj w klubie już mocno się przewijają. Jak to wygląda na ten moment? No wygląda coraz lepiej. Wreszcie są jakieś decyzje. Wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy na etapie takim, że 3 zawodników będziemy poszukiwać na różne pozycje. No nie będę w tej chwili mówił na jakie, ale na pewno nie jest nas dużo. Kadra jest troszeczkę uszczuplona, ale na pewno jakieś transfery będziemy chcieli jeszcze finalizować i myślę, że do obozu może okaże się, że ktoś z nami pojedzie, ale też może kogoś będziemy testować. Mamy miesiąc do ligi, myślę, że jakieś wzmocnienia jeszcze będą. Chociaż po tej dzisiejszej grze, no to można było pomyśleć, że nie trzeba się wzmacniać, bo zespół jest grany, zespół dobrze funkcjonuje, ale ja uważam, że zawsze jakaś świeża, nowa krew jest potrzebna.